Strumień unijnych i ministerialnych pieniędzy popłynie do Ełku. Po ostatnich konkursach w mieście ruszy kilka nowych inwestycji planowanych od lat. Jedna z nich będzie realizowana w Centrum Edukacji Ekologicznej. Z regionalnego programu operacyjnego na zagospodarowanie terenu CE przeznaczono ponad 500 000 zł. Dla mnie jest to wielka radość, bo podobny projekt chcieliśmy realizować już od roku 2002. Były pierwsze projekty koncepcyjne, już powstawały w roku 2005. Niestety nie było gdzie za bardzo zwrócić się, aby ten projekt został zrealizowany. Ogród przy centrum ma zmienić zupełnie swój wygląd. Powstaną tu utwardzone szlaki piesze i oświetlenie. Pojawi się mnóstwo nowych nasadzeń, ozdobnych drzew i krzewów. Oczywiście roślinność będzie zróżnicowana. Będą tutaj skupiska roślinne, jakby reprezentujące różne regiony kraju i świata. Mogę wspomnieć, że tutaj obok brzosowiska będzie również tutaj jakby fragment ogrodu w stylu japońskim, że będą rabaty różane, jakieś rabaty bylinowe. W planach przewidziano też altanę oraz fontannę. Przy brzegu jeziora zostanie zaś wybudowany pomost, który będzie pełnił rolę przystani kajakowej. Projektując nową architekturę krajobrazu, sugerowano się głównie sąsiedztwem. Obok CE jest plaża miejska, kemping oraz przystań PTTK. Nowe oblicze centrum ma uzupełnić ofertę tego miejsca. Tutaj turyści po prostu mogą przyjść czy przyjechać, bo tak się składa, że akurat ten teren leży na skrzyżowaniu kilku szlaków pieszych, rowerowych i wodnych. Mogą się zatrzymać, odpocząć zasięgnąć informacji, tak, co można by tutaj jeszcze zrobić, czyli na jaki szlak turystyczny warto pójść, czy co warto by tutaj w okolicy obejrzeć. Odwiedzić mogą przede wszystkim wąskotorówkę. Oprócz zabytkowej ciuchci niewiele przyciągnie ich uwagę. Otoczenie parowozów i wagonów pozostawia wiele do życzenia. Po latach narzekań na fatalną infrastrukturę w tym roku mają nastąpić zmiany. Projekt ten zakłada wydatkowanie kwoty około 900 000 zł na modernizację kolei wąskotorowej w Ełku, z czego ponad 500 000 będzie pochodziło z kasy marszałkowskiej. Ogrodzenie, miejsca do odpoczynku, wiatana grilla. Wszystko to znajduje się w projekcie. Ale przede wszystkim pojawią się tu toalety. Wydawałoby się podstawowe wyposażenie miejsca uchodzącego za turystyczne. Prace zaczną się w tym roku, podobnie jak w Ełckim Centrum Kultury. Ta placówka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500 000 zł na remont elewacji. Obiekt był wybudowany w latach 70. Od tego czasu... Nie była remontowana elewacja, były naprawy drobnych usterek i rzeczywiście wymaga ona remontu i modernizacji. W ECEK-u przy okazji zmiany elewacji ma być wyremontowana sala widowiskowa. Wiadomo, że pieniędzy nie starczy na oba etapy, trwa więc dyskusja, od czego zacząć. Jeśli pierwszym etapem będzie odnowienie elewacji, to znikną stare drzewa sprzed budynku. Jest też pomysł na materiały zastosowane na ściany zewnętrzne. Z pewnością będzie to coś trwałego. Nie będzie to marmur, nie będzie to cegła. Bardziej myślimy metal, szkło, kamień. Pisząc wnioski o środki zewnętrzne, pomyślano też o zajęciach. I to dla najmłodszych. Do ECEK-u trafi 50 000 zł na Akademię Młodego Artysty. W planach zajęcia muzyczne, teatralne, fotograficzne, filmowe i kulinarne. Całe spektrum nowych przedsięwzięć ruszy też w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a to za sprawą 100 000 zł z Ministerstwa Kultury. Tyle placówka otrzymała na utworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego i Informacyjnego Puls Miasta. Będziemy wymieniać sprzęt komputerowy, który jest przestarzały i już nie spełnia wymogów oczekiwań i naszych, i czytelników. Zmieni się zupełnie ulubione miejsce dzieci w bibliotece. W czytelni dla najmłodszych powstanie 6 stanowisk komputerowych, zostaną też wymienione mebelki oraz zakupione gry i łamigłówki. Dzięki temu projektowi również zakupimy 2 duże telewizory, z których jeden będzie służył dzieciom do stworzenia kącika takiego kina maluszka. Natomiast drugi telewizor będzie wisiał w czytelni wirtualnej i tam będziemy prowadzić taki mały DKF. Nowością ma być zakątek do słuchania muzyki ze starych płyt winylowych, których biblioteka ma dość pokaźną kolekcję. Oczywiście w tak dużym projekcie nie zapomniano o sali konferencyjnej. Tu ma zostać wymienione nagłośnienie, zakupiony ekran oraz nowy projektor multimedialny.